Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 22. Na mapie zielonka, od złotówki do gotówki. Ktoś taką zasugerował mi nazwę i możemy spróbować tej nazwy. Zobaczymy, niech będzie. Dziękuję za komentarz w poprzednim odcinku. Niech będzie gotóweczka. Może i lepiej niż do miliona, to no, lepiej trochę. No dobra, w dzisiejszym odcinku co pozwoliłem wypożyczyć taką maszynę, która jest uniwersalna do tego wszystkiego, bo mnie to zaraz nerwica weźmie. Na tą chwilę marchewek nagromadziłem 31 679 litrów. No i wziąłem kredycik i zakupiłem fabrykę do zup. Więc ogień, ogień, ogień. Dzisiaj mam nadzieję, że te dwie uprawy ogarniemy. Będzie trochę ten. Sorry, że na takim sprzęcie. Zaraz jeszcze wam troszeczkę może przyciszę, bo słyszę, jak ostatnio oglądam, że no po cholera mam się tak wycierać. Jak mogę trochę ściszyć jeszcze dźwięki, ale tutaj mogą być te dźwięki. Dobra. Zmniejszymy na 20 i ten. I zobaczymy. Oczywiście zapraszam na stronę na Facebooka do sklepu Haft Natalki, oczywiście. No, ja tam akurat dzisiaj weekendzik na spokojnie, więc no. Ogień zasuwamy tutaj. Wypożyczyłem sobie uniwersalną maszynę do tego. Mówię, ja już nie będę się wkurzał tak jak w poprzednim odcinku z marchewkami. Przykro mi. Ale aczkolwiek, no, musiałem to wypożyczyć. Będzie o wiele szybciej. Trochę pokosztowało mnie to wszystko, ale ja mam serdecznie dość. Wydałem 135 tysięcy na tamtą fabrykę. Do tamtej fabryki się przejedziemy. Zobaczycie, jak ta fabryka wygląda po prostu. Uwierzcie mi, że mi się cierpliwość skończyła i mówię nie. Mówię nie, wypożyczam sobie, a na szybko pobrałem tego moda też, bo nie miałem. Wie nie. Wie, odpuszczam sobie, mam serdecznie dość. Ja się nie będę denerwował, to będę musiał na dwa razy, czy na raz wezmę. Dobra, będę musiał się cofnąć, tak żeby było ładnie. Mówię, nie będę się pierniczył, biorę to co mam dostępne. Szybciej to zrobię, zobaczymy, porównamy, ale widzę, że już marchewek od zarąbania mi dało. Tutaj tego mi nie da na burakach ćwikłowych, więc no, wam powiem, że na to wyjdzie. Dobra, tu pójdę, przejadę, poprawię. Tutaj ciągniki będą musiały podjechać, bo tutaj jakoś tak nierówno mi się trochę zasiało, ale tam mimo to. Widzę, że już więcej będę miał marchewek i podobnie tyle razy siałem jak tamto, więc no. Aczkolwiek nie wiem, czy takie kombaj w przyszłości nie kupię. Ja mam się bawić z tymi warzywkami, więc to będę musiał jeszcze poprzejeżdżać, widzę. Bo widzę, że tu tekstury samo to nie złapało, tak myślałem, no ale dobra. Jest tu coś, co się jeszcze zgarnie z powrotem. Się podjedzie. Więc na pewno tutaj nie masz tej tekstury tak jak tam się robi, po tamtych, więc tutaj od razu ziemię się wymieszuje, na to wychodzi, ale no. No ale no tak chyba, nie wiem jak jest na tych oryginalnych, ale chyba na oryginalnych też tak jest właśnie. Tutaj gdzieś jeszcze woda, tutaj wygląda. O, tutaj jeszcze coś jest. Tutaj już nic nie ma, tutaj będzie coś. Więc tak jak powiedziałem, już widzę różnicę. Widzę już różnicę, więc no. Dobra, otwieramy. No to buraków ćwikłowych mamy. Notuję od razu. Burak. To mamy. Ile tutaj mamy? 25 8008. Czy na tą chwilę marchewka jest? Zobaczymy, jak to będzie cenowo za zupy wyjdzie też. No bo ja tutaj wszystko na zupy przetwarzam, biorę to. Tutaj mamy już marcheweczkę. Fajna tekstura jest tej marchewki. Nie powiem wam, że nie jest taka. Jest taka zła, fajna jest. Ale dobra, tam. Nie zajmujmy się tymi sprawami, bo to nie ma nic znaczenia. Te sprawy podjedziemy teraz, zabierzemy tam. Buraków trochę do wywiezienia, bo później przyjedziemy jeszcze raz, zgarniemy, bo tam na dużo mi na tą przyczepę nie wyjdzie, a że tutaj marchewki miałem od zarąbania, więc. A jak to tekstura buraka? No, może być, nie ma tragedii.
Dobra, jedziemy tam do naszej zupki. Tam, gdzie jedziemy zupy, kupiłem tą fabrykę, tak jak wspomniałem. Zupami, więc jedziemy to wywieźć. Marchewki tam już się przetwarzają. I wtedy zrobię porównanie. Porównanie, jak wychodzą cenowo buraki. O Jezu. Pasterniak i marchewka. Którą będziemy mogli sobie na większą skalę siać, zbierać i tak dalej. No ale dobra, jak drogę tam dopiero raz byłem, mam nadzieję, tutaj będę musiał tutaj tak zaraz do sklepu podjechać, wymienić końcówki, bo to są wymienne końcówki, więc trochę tego hajsu mi poszło, ale to jest, tak powiedziałem, seria taka typowo do testów, tego tutaj mówię, testujemy, zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. No ale to cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie, pojedziemy prosto, nie skręcimy, odpalimy sobie mapkę, bo bym tak nie trafił. Fajna okolica, trochę pozwiedzamy okolice. Tutaj nie będę skręcał, pojadę tutaj. Tutaj to tę drogę. I tą drogą chyba powinniśmy dojechać do celu, tak mi się zdaje. Tak, tam już jest ten. Wykupiłem fabrykę, tu musimy kiedy do parku się przejść, zobaczyć w wolnej chwili, jak to ładnie wygląda. Ładnie to jest zrobione. No ale tam, mimo to, tam podjąłem taką decyzję, kredyt wziąłem 100 tysięcy ponad na tą fabrykę, więc będzie czas płacić. Miejmy nadzieję, że ta fabryka nam odda te pieniądze. No ale aczkolwiek mieliśmy przetestować, sprawdzić i ocenić. No, także tak tyle wam powiem. Wziąłem ten szybszy ciągniczek, bo tak to tamtym to bym się zapłakał, za czym miał jechać do celu. O, odpaliłem chociaż nagrywanie, tak, odpaliłem. Myślałem, że już nie odpaliłem tego nagrywania, dobra. Najpierw wysypiemy to, wycofniemy. I marchewka, pyk, pyk, pyk. Od razu siatkuje się, od razu na start. Siatkarka idzie. Już gotowa być. No. Tutaj wysypiemy, zaraz uruchomimy też produkcję buraka. Zaraz uruchomimy produkcję buraka przy okazji. Niech się przetwarza wszystko, tutaj chyba gdzieś się pojawiało, więc będziemy mieli duże sprzedaże, będą musiał ceny tak trafić, żeby... Trójnik zupowy, ale na razie przetwarzamy same ten, zobaczymy. Na razie jadę same, zobaczymy. No właśnie, no nie sądziłem, że da się jeszcze ziemniaczaną zupę, dobra, ale dobra. Ale tak, tutaj jest 300 potrzebnych, marchewki też 300 na 100, czyli to samo mają proporcje, ciekawe jak to cenowo wyjdzie. Ale to zobaczymy, fabryka ruszyła, fabrykę zrobimy, czyli w kolejnych odcinkach prawdopodobnie... Jest tu wyjazd jakiś? Jest tu wyjazd. Prawdopodobnie będziemy już wiedzieć mniej więcej ile tam... Będą się zobaczyć jakie ceny, będzie trzeba jaką lawetę tutaj zgromadzić, a to dogarniemy najwyżej. Dobra. No i jedziemy dalej, stacja piękna, piękne krajobrazy, piękne bloki, wszystko piękne. Aż się żyć chce w tym tutaj na zielonce. Ale tam. Dobra, jedziemy cały czas prosto, później skręcimy. Jedziemy, na pewno będę miał prawie jeszcze cały zestaw zasypany. No, tak będzie, cały zestaw będzie zasypany. Jeszcze tutaj musimy poszukać tych jabłuszek oczywiście, więc też by się przydało na poszukiwania. Ale tam zobaczymy, może jak już zimą będziemy chodzić, spacerować, będzie najwięcej widać. No, ale zobaczymy. Zobaczymy, pochodzimy, posprawdzamy, bo jedno już znalazłem na tej właśnie tej. Ciekawe czy więcej, no na pewno gdzieś więcej jest. Ale tutaj sierpień, we wrześniu musimy coś tu ogarnąć, zaraz w sierpniu jeszcze, ale tam zobaczymy. Mam nadzieję, że no trochę dłuższy odcinek wam nagram, to będą akurat jeden odcinek, zakończymy z tymi warzywami. Bo nie będziemy się tam bawić, kolejny tamten musiałem krótszy zrobić, bo myślałem, że no mi cierpliwość się skończy. No ale jak to farming jest tam, wiadomo, ten pracownik chciał jak robił, więc no... Cóż ja mogę, no... Ogólnie ciekawe, czy jakoś więcej tych maszyn, muszę posprawiać, czy są takie maszyny, które by miały jakiś zbiornik, trochę tak, trochę drogo to wydawać na takie 400 tysięcy. Zmieszczę się chociaż.
Dobra, udało się, ale to później zawieziemy. To jedziemy teraz końcówkę wymienić. Ale to szybka maszyna jest, od razu końcóweczkę idziemy wymienić. A jedziemy na skróty. Pogorszone, szybciej do sklepu. Także sklep tak blisko jest, to można szybko końcówkę podmienić. Ja mówię, gdzie mam ten sklep, a ja patrzę, pod domem mam ten sklep. Dobra, tu została nam ostatnia końcóweczka, to będzie do oddania. Wszystko, jak zakończymy tutaj te testy. No, wybaczcie mi, no musiałem taki sprzęt wziąć, bo bym już nie wytrzymał. Bym naprawdę dostał jakiej nerwicy, z czym tylkokolwiek by się udało zrobić, bo to jest normalnie masakra. To jest masakra. Takiej masakry to, żebym nie widział. Mówię, jakbym miał drugą osobę, to tak wszystko fajnie ponagrywał, wiecie, bym, bo to jedna osoba kolejna, tu się zacząłem tylko wkurzać, denerwować, bo szanowny pracownik robił co chciał, więc zobaczymy, jak to z tym pasterniakiem teraz wyjdzie. I jedziemy. Zobaczymy, jak on będzie wsypał. Tutaj będzie trzeba jakieś zboże zasiać. Ładnie biały wygląda. Fajna tekstura. Więc dzisiaj trochę takiej jazdy, trochę dłuższy odcinek, około 30 minut powinienem się wyrobić, pozawozić to wszystko na przetwarzanie. I zobaczyć, na czym najlepiej się da zarobić, co więcej planuję, co i jak, więc... No to już widzę, że tu może być fajniej. Tylko nie wiem, czy tu mi się trochę nie więcej zasiało, ale tam dobra, co się będę tam się zastanawiał. Chyba nie. Po prostu tutaj mi się wydaje, ta praktycznie wszędzie podobnie siałem, więc... Ale azotu mam sporo, widzę. Albo ze zbiorów. Muszę zobaczyć, ile to azotu tam zostało. Będzie trzeba to przyorać, a po talerzu i będę od razu siał tam, nie będę się pierniczył z tym przeorką. No, już widzę, że prawdopodobnie buraka ćwikłowego przegoniłem w tej chwili. Burak został przegoniony. Czy marchewki zostaną przegonione? Albo będziemy trzy rodzaje zupy robić? Możliwe, czemu by nie? Czym mieszać? Zobaczymy, jak mi jakie końcówki zostaną, to może tak zrobimy, ale jak nie, to nie. Dobra, ale już widzę, że chyba prawdopodobnie też przebije marchewkę. No i tak też może być. I przebita marchewka już jest. Przebiłem marchewkę już. Więc tu mogą być tam dwa rządki więcej w tamtą, no to więc, ale średnio, no to tam najsłabiej burak ciekowy wypadł, widzę. No to trochę tutaj jazdy będę miał. Albo aczkolwiek zrobimy taki myk, pojedziemy od razu z tym pasterniakiem. Spiszę sobie, ile tego pasterniaka mamy. Pasterniak mamy 33,6. No mamy o 2 tony do 2000 litrów więcej, ale tam tym się nie przejmujmy. Ja tam końcówkę podrzucę tam na sklep i od razu z tą maszyną 60 na godzinę tnę, resztę po to przyjedziemy, tak to będzie szybciej, trochę ta robota pójdzie. Przez miasto szybciej pojedziemy. No ale zrobiliście, no takiego sprzętu bym nie chciał kupować, bo to tak mało realne chyba jest, ale aczkolwiek muszę popatrzeć, poczytać, jak to faktycznie jest z tym realnością, czy takie maszyny też mogą, tak jak buraki. Dobra, tutaj odczepimy, pójdzie. Nie, to patrzę. Dobra. Jedziemy przez wioskę, tym będziemy w miarę szybko, tam wysypiemy, no tekstura ładna, jak pietruszka wygląda. Dobra, trochę przez nią. Sorry, że jedziemy takim sprzęciorem, bo to już chcę szybko, akcja tak nie będzie trwała aż tyle minut, bo też nie chcę mi się tyle też gadać trochę, bo mam jeszcze jeden do nagrania. No ale temat warzyw będzie zamknięty, moim zdaniem, na tą chwilę. Zobaczymy, jak przewiniemy o miesiąc, zobaczymy, czego więcej wyprodukowało, co i jak. No powinno być tyle, co wrzuciłem, no ale zobaczymy, co za 1000 litrów będzie droższe. Zaraz i tak nawet sprawdzimy, popatrzymy, na czym lepiej człowiek wyjdzie.
Ale też później wszystko jak będziemy sprzedawać, to wtedy człowiek będzie na 100% wiedział. Bo tak to no wiadomo, że marchewki na ten buraka dźwiękowego mniej mi wyprodukuje, ale jak z ceną będzie, tego nie wiemy. Dobra, my tutaj będziemy musieli manewry tutaj wojenne porobić. O, tak trochę podjedziemy, tu będzie wysypywało się. Mam nadzieję, że będzie się wysypywało. Dobra. Tak, wysypuje się, tak było, przesiadamy się tutaj, palimy tutaj naszego ciągniczka i jedziemy też przy okazji, więc no. Więc powiem wam, że no zobaczymy jak mi to cenowo wyjdzie, no bo to są zbliżone, no że powiem zbliżone wagi, no bo tam mogę mieć trochę więcej, tamtego trochę mniej, bo to wiadomo, no to tak no, ta tekstura też tak łapie, więc no zobaczymy jak to nam wyjdzie. Cenowo zobaczymy ile za 1000 litrów, zaraz przejdziemy. Będziemy ponotowywać nie więcej co może być za 1000 litrów, jaka cena. Ale zobaczymy. Przetestujemy, zobaczymy, ciągniczkiem dojdziemy, trochę pojeździmy, mało sprzętami się jeździ, więc trochę taka inna rzeczywistość. Tutaj na pewno trzeci ciągnik będzie musiał wpaść, jakiś silniejszy, bo tutaj idziemy na zabawę, zobaczymy. Będę na pewno szukał gdzieś jakiegoś miejsca do budowy, bo tutaj tak, no jestem, bo jestem, ale tak nie do końca mi się ten teren podoba. No zobaczymy, może gdzieś się znajdzie jakiś ciekawszy teren. Tak, żeby w miarę było, ale zobaczymy, to już pomyślimy. O. Pomyślimy, po prostu zobaczymy, co i jak nam wyjdzie. I ogień. No i zarobiście. No, czyli coś nam się udało jakąś w końcu fabrykę uruchomić. Fabryka nam się udało uruchomić, więc zobaczymy, co, czy by nam się opłacała ta fabryka, czy się nie opłacała, co i jak tam. Wszystko się zobaczymy za chwilę przy sprzedaży, nie więcej ceny podpisuję. Może się uda za takie ceny sprzedać, mogą być większe ceny. Nie mówię, że nie. Chyba wszystko zleciało tutaj. Dobra, wszystko zleciało, dobra, my tutaj już sprzęty oddajemy. Zwróć. 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 Tak. Dobra, pozwracaliśmy wszystko, żeby nam koszty nie ciągły, cofamy tutaj po tą przyczepę. Się wysypuje do końca te buraczki, a my idziemy uruchomić pasterniaka. Potrójna zupa. No, może kiedyś spróbujemy, zobaczymy. Dobra, zupa z pasterniaka. Włączamy. No, można by było trójzupy zrobić. Czemu by nie? Ale zobaczymy w przyszłości. Zupa marchewkowa już trochę wyprodukowana. Barszcz czerwony. No to barszcz czerwony będzie produkowany, no fajnie. Marchewkowa, potrójniak, zupy, pasterniak, zupa z pasterniaka. Zobaczymy, jak to nam będzie się opłacało, co i jak, ale to... No wiadomo, wszystko się w czasie pokaże, się wszystko przerobimy. Dobra, jeszcze tak na szybko, nie tutaj, na ceny spójrzmy. Spójrzmy. Zupa z marchwi. W sierpniu jest. Najwyższa cena to masz 2200. 2000 to jest zupa. O Jezu. Gdzie uciekł? Zobacz. Uciekł mi długopis. To jest za 1000 litrów. To jest 2020. Największej cenie, czyli w sierpniu, czyli nawet z pasterniaka. Mamy cenę za litr, za 1000 litrów. Cena jest 2,032. A za barszcz czerwony... No... Barszcz czerwony, czyli na barszczu czerwonym tragicznie wyjdziemy. Najmniej jest 1900.
27 zł, czyli na Pasterniaku, bo mamy więcej tych litrów, wyjdziemy najlepiej. Cenowo na Pasterniaku najlepiej będziemy wychodzić. A zupa trójna? No, potrójna zupa. Najlepiej by była ta potrójna zupa. Jeszcze mamy, tutaj mamy jeszcze buraki konserwowe, buraki z Pasterniak, marchewka, więc wam powiem, że tu trochę tych fabryk to trochę mamy. Trójnik. To jest 2,29 ży 1000 litrów. Jeszcze jak same buraki, ile nam kosztują same buraki? Same buraki za 1000 litrów kosztują buraki same. To jest tak 1000 litrów po 2,70, po 2,79. Marchewka jest po, o, za 1000 litrów jest za 3,040, a za pasterniaka mamy 300, czyli pasterniak i marchewka w podobnych cenach wychodzi. Podobnych cenach pasterniak wychodzi jak marchewka, czyli to samo by było, czyli pasterniak, marchewkę bym musiał każdy jeszcze jedno pole takie wybranie zrobić, posprawdzać. No, trochę tutaj jest tego do przerabiania, ale dobra. Ja tam się będę zwijał do domu. Mamy ceny nie więcej, więc wiemy, że już prawdopodobnie na pasterniaku najlepiej wyjdziemy, bo jest o 2000 litrów więcej go. Więc no tutaj, no, porównanie, zobaczymy jak będziemy sprzedawać, czy będziemy mieli taką najwyższą cenę, czy jeszcze lepiej nam się jakaś cena trafi. Może zapotrzebowanie jakieś, nie mówię, że nie. Ale na tą chwilę dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z FSA 22 na mapce albo Kolonia, albo na Zielonce, albo na tej, na weekendzie, zależy jak tam będzie się z czasem stało, żeby ponagrywać wam odcinki. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, żegnamy was się na dobre.